Zapraszam na handlowy serwer Discord, link w opisie. Siemanko, witajcie w trzecim odcinku z Road to Glory na moim kanale. Powiem wam, granie na dwa konta nie jest o tyle kłopotliwe, co... No czasem się nie chce po prostu, żeby te Food Champions jeszcze zagrać, ale ja specjalnie dla was zagrałem, więc mamy jeszcze za 9 minutków nagrodę za Food Champions oraz Player Pick z kartą Hero. Jedną z pięciu. Jak widzicie w tle, zrobiłem w międzyczasie Johna Stonesa i Manchester City wygrał, więc ta karta już się zupgrade'owała. Na koniec wam pokażę składzik, jaki złożyłem po tych wszystkich trafach z dzisiejszego materiału, więc zostań do końca. Wracając do Stonesa, to naprawdę karta wygląda spoko, po upgrade'zie tym bardziej i w grze też jest naprawdę w miarę solidnym środkowym obrońcą. No dobra, zanim Player Picks Hero, to pokażę wam moje nagrody za Food Champions za 9 minut, tak jak mówiłem. Grałem to w niedzielę, mi się nie chciało też, więc oddałem tam kilka meczów. Ale naprawdę, no, 9 minut to też myślę, że jest ok. Zobaczmy te player picki, może Messi jakiś. A jak nie Messi, to chociaż Zambo, nie wiem jak się go wymawia, wiecie pewnie o kogo chodzi. No ale na razie nie ma ani Zambo, ani nic grywalnego totalnie. Ale jest Zambo, więc doczekałem się, no, chciałem go i mam, więc chociaż tyle. Nie jest to Messi, ale zobaczmy teraz paczuszki, jak będą wyglądały. Jeszcze zanim to poproszę was, jeśli chcecie, możecie napisać pytania do Q&A, bo naprawdę wielkimi krokami zbliżamy się do 2000 subskrypcji i na tą okazję chciałbym właśnie nagrać Q&A, więc jeśli macie jakieś pytania do mnie, to tak, możecie napisać pod tym materiałem albo pod jakimś innym, więc ja na pewno wybiorę wasze pytanie, będę chciał wszystkie wybrać, tylko żeby były w miarę przyzwoite. Dobra, wracając do paczek. Paczka za 50 koła, może karta Food Fantasy, nie, ale jest jakiś walkoutik. Okej, 8-9, nie jest źle. No nie jest to Neymar, ale nie wiem ile w tym momencie kosztują. Na pewno przydadzą się albo na tą tego pika z Hero, bo naprawdę jeden z pięciu Hero, tego jeszcze nie było. Zobaczymy co wypadnie, ale może teraz Lionel Messi poszła w górę, ale jest Zambo znowu, drugi raz Zambo trafiony. Też albo na ikonkę, albo na sprzedaż pójdzie, to zobaczymy. No te to już mogę dać na Quicksil, bo się nie przydadzą. Tego mam już w klubie wymiennego, bo kupiłem właśnie na Food Champions. Paczka ze stokowa. Co tutaj będzie? Messi? Messi japoński. Okej, okay, Messi japoński wleciał. No taka 3 na 10 ta paczka, aczkolwiek gorsze widziałem zdecydowanie, więc nie ma co narzekać. Lecę zobaczyć jak wygląda sytuacja foderkowa i robimy pika z Hero. No okej, okay, wszystko już jest gotowe. Nie ukrywam, trochę musiałem wydać, bo to najtańsze nie jest, 300 tysięcy ponad na koncie, którym praktycznie nic nie ma, to jest ciężkie. No ale jeden z pięciu, mam nadzieję, że uda się cokolwiek grywalnego do pierwszego składu trafić. Okej, okay, jest Brolin. Miałem tego Brolina kiedyś na głównym koncie, był taki se. No ale nic lepszego tutaj nie wymyślę, więc muszę chyba Brolina brać. Wezmę go, potestuję. Myślę, że zagra nawet za Sancheza. No nie wygląda źle, no 400 koła, no miałem, mówię, miałem tego zawodnika. Nie był najlepszy, poszedł na przepykła, ale może tutaj będzie w miarę ok się sprawował. A tak właśnie wygląda skład mój. Felipe Anderson jest wymienny, Stones zrobiony. Myślę, że jest w miarę ok ten skład. Nie wiem, co bym tutaj zmienił. Może tego Rovelle zrobię z zadań za Zambo, bo lepsze zgranie by było wtedy. No jeszcze zastanowię się, jak to będzie wyglądało. Też prawego obrońcę muszę dokupić, bo sprzedałem w tym momencie, żeby zrobić tego pika. Dajcie znać, co sądzicie o tym składzie i co w nim zmienić, co byście w nim zmienili. Ja dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!